Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz. Jak wiadomo, trwa epidemia, a tak poważnej sytuacji epidemicznej w Polsce chyba jeszcze nie mieliśmy. Nie trzeba jakoś uważnie śledzić codziennych komunikatów Ministerstwa Zdrowia, żeby wiedzieć, że nie jest dobrze. Średnia ilość dziennych przypadków od dawna przekracza 20 tysięcy, a część chorujących trafia do szpitali, też do tych tymczasowych szpitali, które powstają od jesieni. I właśnie dzisiaj porozmawiamy o walce z epidemią i też o pracy w takim tymczasowym szpitalu. A moim gościem jest Tadeusz Kubicki, lekarz rezydent na specjalizacji hematologii, pracownik szpitala tymczasowego. Cześć Tadeusz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak na początku chciałbym się ciebie zapytać w ogóle generalnie, czym jest ten szpital tymczasowy? Szpital tymczasowy jest przede wszystkim jest gigantycznym przedsięwzięciem, które zostało zorganizowane od dłuższego czasu przygotowywano się do otwarcia tego szpitala i on w końcu ruszył w lutym tego roku. Przez wiele miesięcy ubiegłego roku wydawało się, że cała ta inicjatywa będzie niepotrzebna, że wszystkie te zainwestowane środki w pewnym sensie się zmarnują. Koniec końców teraz pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby się zmarnowali, żeby te środki się zmarnowały, no ale niestety pandemia po raz kolejny zaskoczyła nas wszystkich i sytuacja epidemiologiczna pogorszyła się na początku tego roku. Także szpital tymczasowy ruszył w lutym. Szpital zorganizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, na początku obstawiany w głównej mierze przez personel naszego tylko szpitala. Natomiast to wszystko bardzo szybko ewoluowało w ostatnich tygodniach. Kiedy w lutym szpital zaczynał swoją działalność, działała tylko jedna hala i w zasadzie na tej hali pracowały dwa zespoły lekarskie, zespół anestezjologów i zespół pulmonologów. Pod opieką lekarzy było nie więcej niż 40 pacjentów. Jeszcze na początku marca w jakichś takich rozmowach zastanawialiśmy się wszyscy, co dalej ze szpitalem tymczasowym. Natomiast stało się to, co wszyscy teraz widzimy, to o czym mówiłeś na początku, zakażenia bardzo, bardzo przyspieszyły, przyszła trzecia, największa fala pandemii i szpital zostawał rozszerzony w zasadzie z dnia na dzień. Jeszcze w połowie marca, niecałe trzy tygodnie temu, w szpitalu leżało 100-150 pacjentów. Dzisiaj tych pacjentów jest ponad 350. Niesamowite tak naprawdę wyzwanie logistyczne i organizacyjne z tak naprawdę personelu w Polsce lekarskiego, pielęgniarskiego. W ochronie zdrowia brakuje od zawsze. I mimo tych braków udało się do szpitala tymczasowego ściągnąć całą rzeszę ludzi, która pomaga tej ogromnej liczbie pacjentów. Dzisiaj dowiedziałem się, że na chwilę obecną to jest największy szpital tymczasowy działający w Polsce. 350 osób. No już jak solidny szpital powiatowy, a być może dalej trzeba będzie otwierać kolejne segmenty. Jeśli pytasz, czym jest, no na pewno nie jest normalnym szpitalem, bo wszystko zorganizowane jest w przestrzeni międzynarodowych targów poznańskich na halach wystawowych. Natomiast w tej niecodziennej przestrzeni udało się zorganizować szpital z prawdziwego zdarzenia, ze świetnym sprzętem, z dobrym zapleczem, który funkcjonuje, myślę, bardzo dobrze. Właśnie przypominają mi się trochę takie widoki z zeszłego roku z różnych miejsc Europy, właśnie takie przearanżowane hale, różne areny,
Pamiętam, duże wrażenie na mnie zrobiło widok z Madrytu, hale, w których odbywało się wcześniej spotkanie europejskie TSE, miejsce, w którym się spotykali ludzie, właśnie przerobione na, taki, na szpital. I praca w takim miejscu to też musi być dosyć ciekawe doświadczenie. Na pewno jest to doświadczenie nieporównywalne z niczym innym i jakby to może nie brzmieć dziwnie w moich ustach lekarza z krótkim stażem, ale rozmawiałem też ze swoimi dużo, dużo bardziej doświadczonymi kolegami, koleżankami, którzy niejedno w życiu już widzieli i tak samo mówią, że to jest coś, z czym nigdy się nie spotkali i czego nie spodziewali się w żaden sposób doświadczyć. Także na pewno to jest jakaś nowość, do której wszyscy musieli się zaadaptować. Natomiast wydaje mi się, że ta adaptacja bardzo dobrze się udała. W tej przestrzeni udało się stworzyć taki, można powiedzieć, mikrokosmos personelu, pacjentów, którzy wspólnie walczą z tym wirusem. I tu w zasadzie rozmawiamy na razie o takich różnicach wynikających tylko z miejsca, gdzie ten szpital się znajduje, a teraz może trochę bardziej o tej specyfice walki właśnie z koronawirusem. Z tego, co słyszałem, to całe to miejsce jest podzielone na dwie strefy, na strefę czystą i strefę brudną. I też są dodatkowe różne obowiązki, które musicie wypełniać, na przykład ubieranie specjalnych skafandrów, tak żeby nie zarażać ludzi dookoła. Tak, to zdecydowanie coś wyjątkowego, tak dokładnie jak powiedziałeś. Szpital podzielony jest na strefę czystą, w której przebywa personel, który aktualnie nie zajmuje się pacjentami, no i strefę nazwijmy to brudną, czyli po prostu strefę, w której przebywają pacjenci zarażeni koronawirusem. Obie te strefy są oddzielone od siebie w taki sposób, że powietrze nie może wzajemnie przedostawać się między strefami i w związku z tym, żeby dostać się na strefę brudną, musimy pokonać specjalną śluzę zamykaną z dwóch stron. W tej śluzie przebieramy się w stroje ochronne, w kombiny, zakładamy kombinezony, zakładamy maski, przyłbice, rękawice, specjalne buty i dopiero w ten sposób przygotowani wchodzimy na tak zwaną strefę brudną. Tak samo wychodząc ze strefy brudnej pokonujemy kolejny system śluz, gdzie ściągamy z siebie cały ten strój ochronny, bierzemy prysznic i dopiero po takiej dekontaminacji możemy wrócić na strefę czystą. No ma to na celu ochronę personelu przed ewentualnym zakażeniem. Zastanawiam się, kto trafia do szpitala tymczasowego, bo chyba pierwotnie było powiedziane tak, że te takie lżejsze przypadki są właśnie kierowane do szpitala tymczasowego, a cięższe do szpitala imienia Strusia. Czy tak jest nadal, czy teraz, jako że sytuacja się pogorszyła, nie ma już takiego podziału? Myślę, że generalnie przez dłuższy czas starano się utrzymać taki podział, aczkolwiek, tak jak mówisz, no, sytuacja jest na tyle dynamiczna i tak przyspieszyła, że nie zawsze udaje się to w ten sposób zaplanować. W szpitalu tymczasowym jest bardzo dobre zaplecze anestezjologiczne, także tak również najciężsi pacjenci wymagający intensywnej terapii trafiają do naszego szpitala. Można powiedzieć, że w szpitalu jest cały przekrój pacjentów od tych niewymagających tak intensywnej opieki po tych naprawdę bardzo ciężko chorych. W tym momencie w zasadzie trudno powiedzieć, żeby jakieś takie rozróżnienie istniało. Z perspektywy gdzieś pracy na oddziale
Widzimy pacjentów przyjmowanych w bardzo różnym stanie. Czasami niestety są to pacjenci w ciężkim stanie. Natomiast jakby myślę, że to, że tacy pacjenci trafiają do szpitala tymczasowego, no to też związane jest z tym, jak dobrze to wszystko zostało zorganizowane. Jesteśmy w szpitalu tymczasowym w stanie zapewnić opiekę nawet tym najciężej chorym osobom. I w związku z ogólnym przeciążeniem systemu, no, nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu. Nie jest to po prostu izolatorium, jest to szpital z prawdziwego znaczenia, zdarzenia. A do szpitala trafiają ludzie w jakim wieku? Bo od początku pandemii mówi się, że najbardziej narażone są osoby starsze, ale wiadomo, że młodsi też chorują. I ludzie w jakim wieku trafiają do szpitala? Tak naprawdę w każdym. Oczywiście z przewagą osób starszych, chociaż też to się zmienia. Wydaje mi się, że już zaczynamy obserwować pozytywne skutki akcji szczepionkowej, ponieważ tych najstarszych pacjentów, 80-90-latków, których wcześniej, częściej w lutym, na przełomie lutego-marca wcześniej widywaliśmy na oddziale, teraz jest ich zdecydowanie mniej, są faktycznie osoby trochę młodsze, coraz więcej ich widujemy, 50-60-latków, czasami nawet 40. Natomiast w zasadzie nie mogę powiedzieć, że jest jakaś grupa wiekowa, która by została oszczędzona od konieczności hospitalizacji. Zdarza się nawet, że i 20-parolatkowie trafiają do nas na oddział. Jak wygląda taki kontakt lekarza z pacjentem, bo przed chwilą powiedziałeś, że wszyscy lekarze i pielęgniarki i cały personel, wszyscy jesteście ubrani w kombinezonach, to raczej nie ułatwia kontaktu. No i też powiedziałeś, że są na oddziale ludzie w różnym wieku, co może nawet ważniejsze, też w różnym stanie. Dla tych, którzy są w cięższym stanie, pewnie ważne jest to, żeby lekarz z nimi porozmawiał, żeby okazał jakiś gest takiej sympatii. Czy to jest w ogóle możliwe przez te kombinezony? Myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. Jest to oczywiście trudniejsze niż w normalnych warunkach. Z naszej twarzy widać tak naprawdę jedynie oczy. Na hali panuje duży szum od różnych wentylatorów, które muszą tam pracować. Nie jest łatwo w związku właśnie z tym szumem, w związku z maskami, przyłbicami. To utrudnia komunikację, aczkolwiek przy odrobinie chęci ta komunikacja jest możliwa i pacjenci zwracają na to uwagę i bardzo to doceniają. Paradoksalnie czasami nawet właśnie ten szum może pomóc, bo żeby się usłyszeć, musimy się do siebie nachylić, musimy do drugiego człowieka spojrzeć w oczy. To wszystko sprawia, że ta komunikacja, chociaż na pewno ograniczona, nie taka bezpośrednia, jak normalnie możemy jej doświadczać, no, jest możliwa i bardzo mam wrażenie, wszystkie osoby pracujące w szpitalu tymczasowym starają się przykładać do tego dużą wagę. Pacjenci są wystraszeni bardzo często. To jest środowisko, które na pewno nie jest komfortowe. Prawie przez całą dobę na hali świeci się światło. Łóżko postawione jest obok łóżka. Trudno mówić o jakiejś prywatności. Natomiast właśnie w takich warunkach wydaje mi się, że te ludzkie odruchy nabierają jeszcze większego znaczenia i jakby myśląc, pamiętając o tym, no można znacząco jakby
poprawić ten komfort. I znowu gdzieś to jest jakiś, wydaje mi się, paradoks tej sytuacji, że ten komfort faktycznie udaje się poprawić, że wszyscy i pacjenci, i personel doceniają te z pozoru małe rzeczy, właśnie ten uśmiech, który widać tylko w oczach, czy właśnie te parę słów wymienionych pomimo całego szumu, uścisk ręki, to wszystko staramy się robić i gdzieś mamy też odzew od pacjentów, że to działa. Pacjenci są też objęci opieką psychologiczną, opieką duszpasterską, jeśli ktoś wyraża taką chęć, także no, żeby całościowo podejść do problemu pacjenta. Z drugiej strony też jakby na to patrząc, to gdzieś tam doświadczenia poprzedniego roku i historia o szpitalach covidowych mówiły nam, że problemem pacjentów jest też samotność, prawda, że personel tylko raz na jakiś czas pojawia się w salach chorych, no, w związku z oczywistymi ograniczeniami dotyczącymi po prostu poruszania się po strefie brudnej. W szpitalu tymczasowym personel jest obok pacjentów, można powiedzieć, cały czas. W związku z tym, że nie ma tam jakby klasycznych sal chorych, wszystko dzieje się na otwartej przestrzeni, pracuje tam bardzo dużo ludzi i praktycznie nie ma momentu, żeby wokół pacjentów, chociaż przechodząc gdzieś kawałek obok, robiąc coś zupełnie innego, no nie pojawiał się ktoś z personelu. Wiem z rozmów z pacjentami, że to również daje im poczucie bezpieczeństwa, że to jakby no, ta prywatność, intymność no, jest tą ceną, którą niestety trzeba za to w obecnych warunkach zapłacić, ale znowuż kolejny paradoks, to jest odbierane pozytywnie, daje to ludziom poczucie bezpieczeństwa. No właśnie, w sumie z jednej strony kwestia takiego ograniczenia wynikającego z tych kombinezonów, ale wydaje mi się, że pewnie też nie ma czasu, żeby tak pogadać, no bo sam powiedziałeś wcześniej, że teraz jest na oddziale 350 osób, no to sądzę, że nawet jeśli personelu jest dużo, no to jednak pracy też musi być bardzo dużo. Pracy jest bardzo dużo i faktycznie czasu na to, żeby toczyć jakieś dłuższe rozmowy jest mało, nie ma, praktycznie go nie ma, aczkolwiek no, znowu to jest taka sytuacja, w której tak naprawdę nie potrzeba wiele. Czasami wystarczy kilka słów, jakieś pytanie może nie do końca związane z aktualnym stanem pacjenta, kiedy już jakby to, co od strony medycznej nas interesowało, już ustalimy. Dosłownie kilka słów, jakieś niezwiązane z medycznymi sprawami pytanie, które jakby pozwala zobaczyć w sobie nawzajem po prostu człowieka, a nie tylko pacjenta czy chorego. Wydaje mi się, że to sam, już samo to daje bardzo dużo. I generalnie pacjenci, znowu wydaje mi się jakby tam z obserwacji moich i moich kolegów i koleżanek, że bardzo to doceniają. W ogóle jakby też warto powiedzieć jakby, że reakcje pacjentów w zdecydowanej większości są bardzo pozytywne. Oni też rozumieją to, jak dużo pracy mamy tam do wykonania i tym bardziej doceniają tą krótką chwilę, nawet króciutką, 30 sekund jakiegoś takiego dodatkowego zainteresowania. To są takie bardzo, bardzo znaczące doświadczenia. Do naszej rozmowy o szpitalu tymczasowym wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj zaśpiewa nam David Bowie piosenka Live on Mars. A moim gościem dzisiaj jest Tadeusz Kubicki, lekarz rezydent hematologii, pracujący aktualnie w szpitalu
tymczasowym na targach. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Między nami mówiąc. David Bowie, Life on Mars. Co prawda w piosence nie ma dużo odniesień do kosmosu, ale ta piosenka kojarzy się trochę z takimi klimatami właśnie pozaziemskimi i z tym życiem poza ziemią, ze skafandrami. I właśnie dzisiaj, co prawda, jesteśmy na Ziemi, ale opowiadamy o miejscu, w którym dominują skafandry i mogłoby się wydawać, że to się wszystko dzieje w kosmosie, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o pracy w szpitalu tymczasowym na targach poznańskich, a moim gościem jest Tadeusz Kubicki, lekarz rezydent pracujący właśnie na targach w szpitalu tymczasowym. I teraz chciałem się ciebie zapytać, bo w czasie pandemii
bardzo wyraźnie zaczęliśmy widzieć, jak bardzo potrzebujemy lekarzy. No i że to nie jest taki zawód jak każdy inny. No i chciałem się spytać, jak to odbierasz? Czy to jest bardziej misja, czy bardziej właśnie praca jak każda inna? Wydaje mi się, że prawda o tej pracy jest gdzieś po środku, bo z jednej strony no faktycznie, prawda, każdy z nas ma jakiś zawód i stara się robić to, co umie, najlepiej jak potrafi, najczęściej też przy okazji robiąc coś dla innych, no, czy to jest praca w szpitalu, czy nie wiem, no pieczenie chleba, to gdzieś każdy ma swoje miejsce w społeczeństwie i temu społeczeństwu w jakiś sposób służy. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie gdzieś ta kwestia poczucia misji i jakiejś tam wyjątkowości pracy lekarza no, musi być uwzględniana. Chociażby z tego względu, że jakby my stykamy się z ludźmi w sytuacjach dla nich ekstremalnych, których oni nie... jakby niezależnych od nich. I my jakby z racji wykonywanego zawodu mamy wgląd w tę sytuację. Nikt tak naprawdę nas do tego nie zapraszał, ale musimy się w tej sytuacji znaleźć i starać się nawiązać jakąś łączność, nawiązać nic zaufania z osobą, która po prostu jest w potrzebie. I oczywiście jest to nasz zawód, jest to po prostu nasze zadanie, które musimy wykonać. Aczkolwiek wiąże się z tym po prostu bardzo duża odpowiedzialność, już nawet nie tylko taka odpowiedzialność no, za coś, co można powiedzieć jest w zasadzie najcenniejsze, czyli zdrowie ludzkie, ale też odpowiedzialność za taką relację z cierpiącym człowiekiem, którego no właśnie, no, który w normalnych warunkach, prawda, jeśli mamy jakiś problem, wybieramy sobie ludzi, z którymi chcemy o tym rozmawiać, z którymi chcemy się z nim dzielić, u których szukamy rozwiązania. W przypadku problemów medycznych tak często nie jest. Trafiamy do lekarza i nikt nie pyta nas o zdanie, czy my chcemy się tym problemem dzielić. Dlatego w naszej pracy wydaje mi się bardzo istotne to, żeby zachować tę delikatność i czuć jakby ciężar tego zobowiązania. Taki może trochę wyidealizowany obraz lekarza z tego mojego wcześniejszego pytania, ale tak sobie myślałem, że na początku epidemii wszyscy się zastanawiali, czy nam wystarczy respiratorów, i to był taki najważniejszy temat wtedy, a okazało się, że takim wąskim gardłem no kwestią, która sprawia, że jesteśmy w stanie wyleczyć tyle ludzi, a tylu nie jesteśmy, no to chyba właśnie jest ilość lekarzy. I że okazało się, że lekarzy nam brakuje i personelu medycznego. Lekarzy i przede wszystkim pielęgniarek, których tak naprawdę gdzieś tam procentowo w stosunku do zapotrzebowań jest jeszcze mniej. I tak, znaczy gdzieś tam to jest problem, który w polskim systemie ochrony zdrowia był obecny od zawsze. Słynne kolejki, no, z tego wszystkiego to się bierze, no a pandemia to po prostu brutalnie obnażyła. Nie jest to niestety jakby problem, który można naprawić w rok, czy nawet w kilka lat. Po prostu taka sytuacja się przytrafiła i z tych zasobów, które jako państwo mamy, no trzeba starać się wypracować jak najbardziej wydajny system pomocy.
I znaczy, oczywiście, jakby lekarze, pielęgniarki pracują dużo, to rzadko kto wypracowuje w miesiącu tylko jeden etat. Natomiast okazuje się, że nawet to może być niewystarczające, prawda? Że nawet pracując prawie że dniami i nocami, to i tak będzie za mało, żeby to zapotrzebowanie jakoś zaspokoić. No mówię, to gdzieś tam kwestia wieloletnich zaniedbań, która teraz została brutalnie obnażona. I co zrobić? No po prostu jakby wszyscy muszą się jakoś w tej sytuacji odnaleźć i przyjmować to niestety z pewną wyrozumiałością. No każda pielęgniarka czy każdy lekarz jest też człowiekiem, prawda? I jest w stanie przepracować tylko jakąś określoną liczbę godzin, choć wydaje mi się, że i tak jest to gdzieś tam na granicy wytrzymałości. I oczywiście jakaś tam motywacja finansowa w tym wszystkim na pewno jest obecna. No to jakby nie ma co tutaj udawać, że to jest jakieś działanie wolontaryjne, aczkolwiek myślę sobie gdzieś tam z doświadczeń właśnie jakichś moich koleżanek i kolegów, że to jest jakaś tam rzecz wtórna, że nie jest to pierwsza rzecz, na którą się patrzy, że gdzieś ten idealizm jest ciągle obecny, że kiedy dostajemy sygnał, że słuchajcie, trzeba pomóc, trzeba wziąć ten dyżur, trzeba pojechać tutaj, trzeba nadzorować szczepienia w punkcie szczepień, bo jest luka w grafiku, to mówię, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że pierwszym pytaniem nie jest dobrze, a co z tego będę miał, tylko pierwszym pytaniem jest dobrze, to kiedy mam przyjechać i sprawdzam, czy wtedy jestem w grafiku, czy w sensie, czy w moim kalendarzu jest po prostu na to czas. To niestety oczywiście odbywa się kosztem jakiegoś życia osobistego, życia rodzinnego i trzeba też mieć tego świadomość. Właśnie, bo wy jesteście, tak często się mówi, że lekarze i służba medyczna są na pierwszej linii frontu walki z pandemią i to może brzmi trochę patetycznie, ale to chyba rzeczywiście tak jest. Pierwsza linia frontu, ja też jakoś może nie do końca przypadam za tymi porównaniami. Faktycznie gdzieś ta nasza praca jest pewnie najbardziej widoczna w tym momencie i znowu moje doświadczenie jest takie, że odbiór tego wśród ludzi jest bardzo pozytywny, bardzo, z wieloma bardzo, bardzo miłymi reakcjami się spotkałem, co myślę, że w ogóle jest w dzisiejszych czasach takim no czymś naprawdę niezwykle budującym. To znaczy, że gdzieś jest jeszcze przestrzeń jakiegoś zaufania i przestrzeń docenienia czyjegoś wkładu, że tak powiem, w społeczeństwo i to, jak funkcjonujemy. Natomiast gdzieś tam patrząc może trochę szerzej, to warto chyba, żeby sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę na pierwszej linii frontu, bo my z pandemią nie wygramy w szpitalu tymczasowym i to co czy w jakimkolwiek innym szpitalu covidowym, to co tam możemy zdziałać, to no, próbować pomagać tym, którzy już tam najbardziej zostali doświadczeni po prostu przez chorobę, ale tak naprawdę gdzieś tam patrząc na całościowo, to jest jakiś tam wycinek problemu i wycinek odpowiedzi. To, co musi się wydarzyć, żebyśmy w końcu
poradzili z tą pandemią, sobie z tą pandemią, to jest jakaś taka ogólna odpowiedzialność i ogólne racjonalne zachowanie, dostosowywanie się do różnych zaleceń, traktowanie ich poważnie, myślenie takie empatyczne tak naprawdę też o ludziach, których spotykamy, o tym, czy oni na przykład nie mogą się od nas zarazić, czy my nie możemy się od kogoś zarazić, czy jakby, bo to jest po prostu system naczyń połączonych i to dopiero jeśli jakoś tak wspólnie podejdziemy do tego odpowiedzialnie, właśnie mając świadomość tego, że każdy z nas jest na tej pierwszej linii frontu i to dopiero wtedy będziemy mogli mówić o jakimś sukcesie, o tym, że sobie no po prostu poradzimy z tą pandemią. Czyli siedzimy w domu i czekamy na szczepionki. Tak, znaczy to jest oczywiście to znowuż to niestety nie jest wszystko takie proste, no bo można powiedzieć tak, siedźmy w domu i czekajmy na szczepionki, no ale tak się nie da, prawda, jakby świat musi jakoś funkcjonować, musimy mieć w tym domu co jeść, za co opłacić rachunki, także gdzieś tam zdaję sobie sprawę z tego, jak skomplikowana jest to kwestia i jak trudne mogą być rozwiązania. Tak naprawdę gdzieś myślę, że nikt jakiegoś takiego optymalnego rozwiązania jeszcze nie znalazł i pewnie nic z tym dziwnego, ale możemy robić jakieś po prostu małe rzeczy, które sprawią, że gdzieś tam w ogólnym rozrachunku no, tych zakażeń na przykład będzie mniej, prawda? I że jeśli nie muszę, to nie wychodzę z domu. Jeśli wychodzę z domu, zachowuję dystans społeczny. Jeśli jestem w jakiejś zamkniętej przestrzeni, noszę maseczkę, myję ręce. Jeśli mam jakiekolwiek objawy, prawda, infekcji, no to nie spotykam się z nikim. To jest jakby cała... To jest mnóstwo małych kroków, z których żaden nie jest jakiś spektakularny, a które wszystkie muszą zostać postawione, żeby jakoś się z tego wygrzebać. Tak mi się wydaje, oczywiście znowu, że to nie jest tak, że ja znam odpowiedź na to, co trzeba by zrobić, żeby sobie z pandemią poradzić, ale myślę, że to jest to, o czym generalnie się mówi, prawda, w jakichś innych kontekstach, czy tam, nie wiem, na przykład ochrony środowiska, prawda, to też jest tak, że to jakby, no, każdy pojedynczy człowiek, no, nie uratuje lasów amazońskich, prawda, czy nie powstrzyma globalnego ocieplenia, ale każdy może jakąś tam małą cegiełkę dołożyć i gdyby każdy ją dołożył, to pewnie sytuacja wyglądałaby inaczej. Ja trochę o tym siedzeniu w domu powiedziałem, bo wydaje mi się, że tak jak na początku w marcu zeszłego roku wszyscy, no większość społeczeństwa była przestraszona i panował trochę taki, no takie ogólne przerażenie, co to będzie, to teraz to praktycznie ludzie uważają, że jest tam jakieś zagrożenie, ale to powiedzmy jest margines, nie? I że jakby to minęło, a to wcale nie minęło i chyba najlepszym przykładem jest to, że mamy najpoważniejszą sytuację dotychczas. Tak, znaczy to jest, tak, zdecydowanie. I to jest jakiś tam kolejny, jakby to powiedzieć, jest to kolejny aspekt, w którym ta pandemia jest bardzo, no, bardzo niebezpieczna. Bo wszyscy jesteśmy już nią po prostu zmęczeni, gdzieś ta nasza czujność osłabła. Na początku, tak jak mówisz, prawda, w marcu, w kwietniu siedzieliśmy w domach. Trochę, znaczy, jak było to jak najbardziej zrozumiałe, wtedy w zasadzie nie wiedzieliśmy nic o tym wirusie, prawda, jakby gdzieś... Mogliśmy tylko szacować, jak bardzo on jest niebezpieczny. No, chociaż no, nie ma się co oszukiwać, że gdzieś ta chęć, prawda, i
I taka ogólna mobilizacja no, wynikała pewnie z tego, że nikt się nie spodziewał, że to będzie trwać tak długo. No, myśleliśmy, dobrze, posiedzimy w domu 2 tygodnie, przeczekamy trochę, okej, będzie to jakaś ciekawa przygoda, nawet jeśli pozwolę sobie tak powiedzieć. Gdzieś wydaje mi się, że tego typu emocje nami kierowały. No ale znowu okazuje się, że to nie jest sprint, tylko maraton i gdzieś na tym 30, 35 kilometrze, tak jak maratończycy się ze ścianą zderzają, kiedy już brakuje zupełnie sił, no to do nas też to dotarło, prawda, że już brakuje sił na to, żeby zachowywać różne obostrzenia i znowu jakby... Ja to na wielu płaszczyznach wydaje mi się, że to rozumiem, bo no to też jest tak, że świat musi jakoś funkcjonować i nie jesteśmy w stanie zamknąć się w domach i no mówię, i mieć za co żyć chociażby. To są wszystko bardzo, bardzo poważne problemy. To, co gdzieś byłoby potrzebne, to no próba... No, próba wypośrodkowania tych racji. To, czego gdzieś generalnie mi brakuje, to jakieś takie do kwestii obostrzeń. Patrzę na to z różnych stron, prawda? No bo oczywiście lekarz powie, że siedźmy w domach i siedźmy jak najdłużej w domach i wtedy nie będziemy się zakażać, no bo jakby patrząc z perspektywy lekarskiej, no to najgorsze, co może się wydarzyć, to po prostu, że ludzie zarażają się koronawirusem i bardzo ciężko z tego powodu chorują, umierają. Więc żeby to niebezpieczeństwo oddalić, no to po prostu maksymalnie się izolujmy. Z drugiej strony ekonomista powie, dobrze, ale jak teraz wszyscy będziemy siedzieć w domach, no to nie wiem, gospodarka nam się skurczy o tyle i tyle i to będzie miało również bardzo negatywny skutek w przyszłości, tylko może nie tak bezpośredni. Pedagodzy powiedzą, dzieci siedzą w domach, nie chodzą do szkoły, to też na pewno będzie miało bardzo negatywne skutki i może to, co by było potrzebne, to żeby tacy ludzie spotkali się razem i próbowali się wzajemnie do tych racji przekonywać, ważyć je i w ten sposób jakieś najlepsze możliwe rozwiązania odnajdywać. Nie spotkałem się, przyznam szczerze, z taką inicjatywą i trochę może mi może po prostu nie ma, może nie ma jednej dobrej odpowiedzi na ten problem. Na pewno, to jest pewne, znaczy to jestem absolutnie pewien, że jednej dobrej odpowiedzi nie ma, tylko jakby pytanie jest, czy na pewno jakby robimy wszystko, żeby chociaż jakoś te odpowiedzi stopniować, prawda, szukać jakby możliwie najlepszych rozwiązań, porównywać te rozwiązania ze sobą, myśleć jakby jak z tymi obostrzeniami i tak dalej. No to wszystko jest bardzo trudne i koniec końców jakby też mam świadomość, że jakby na tym etapie, na którym jesteśmy, to już jest trochę akademicka dyskusja, to mleko się rozlało i teraz no po prostu faktycznie musimy otwierać szpitale tymczasowe i radzić sobie jakoś z tymi konsekwencjami. Właśnie, wyszła nam rozmowa taka trochę na szersze tematy. Mieliśmy rozmawiać głównie o pracy w szpitalu tymczasowym. Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tadeusz Kupicki, lekarz rezydent, który pracuje aktualnie w szpitalu tymczasowym na Targach Poznańskich. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się już w przyszłym tygodniu w kolejnej audycji Między Nami Mówiąc. Audycję prowadził Stanisław Bresz. Wszystkie nasze wcześniejsze rozmowy można odsłuchać w internecie, na YouTubie, na Spotify. Do usłyszenia.
Między nami mówiąc.